Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek z Zagrajmy FIFA 14 Ultimate Team World Cup Brazil, a zarazem ostatni odcinek z tej serii, 10 odcinek, okrągła liczba. I myślę, że czas zakończyć tą serię na tym odcinku, ponieważ nie ma sensu tego już dłużej ciągnąć, ciągle tylko w kółko faza grupowa, później faza turniejowa i odpadamy. Ostatnio nawet nie wyszedłem z grupy. Więc cóż, ten odcinek rozpocznę małym otwieraniem paczek, bo podczas otwierań paczek w normalnym fucie nazbierałem trochę tych paczek odblokowanych, darmowych do FIFA właśnie Ultimate Team World Cup Brazil. Mamy sobie 8 i tak sobie pomyślałem, że po prostu pootwieramy te paczki, zobaczę co mi się w nich trafi. I z tych wszystkich kart, które mam tutaj zebranych w tym World Cup Brazil, po prostu sobie zmontuję skład, można powiedzieć, najlepszy jaki tylko się da. A potem wszystko. No i po prostu spróbuję wyjść z grupy i zdobyć Mistrzostwo Świata. Jeżeli się nie uda, zapewne się nie uda, więc po prostu będzie kilka meczy, trochę bramek i na tym skończy się ta seria. Tak naprawdę nie ma Medina środkopomocnik, Medina prawy obrońca, Piwaric, Beckles, artysta. Nie ma sensu po prostu ciągnąć tego w nieskończoność. Więc tak to będzie wyglądało. Trzecia paczka z 8. Na razie nic ciekawego nie trafiłem. Nasz bilans na razie 19 zwycięstw, 4 remisy, 14 porażek. Milner, Michu, Romero, Kimbuyunka, Gay. No. Czwarta paczka. Czwarta paczka, Close na przykład, dajcie Close, ale raczej wątpię, żeby się Thiago Silva się nam trafił. No proszę, Zuma. Zuma, środkowy obrońca. Ładnie. Ładnie, ładnie. Więc piąta paczka, na razie Thiago Silva, no pewnie wyląduje w składzie, będzie to skład mieszany, bez zgrania, ale za to z dużymi nazwiskami. Ignaszewicz, Silva, Gana, ale już mam czerwone stroje, więc mi nie trzeba. Sirokow. Co do klubu, to do klubu, reszta out. Kolejna paczka, trzecia od końca, czyli szósta. Od lewej strony paczka zawierająca Umane, Palaciosa, Ajewa, Kadamuro, Samira. Czyli nic ciekawego tak naprawdę. Kameni, Olić, Guarin, Sarota, Gigi. Paczka numer 7. Aniukow, Nababkin, Zapata, Panja, Hernandez, Bedoya. No ładnie. I paczka. I chyba sprzedałem wszystko z tamtej paczki, ale to nieważne. Nic ciekawego tam nie było. Pena, Szennikow, Burlak. Więc tak wygląda to otwieranie paczuszek na początku, nic się ciekawego nie trafiło. Czas zbudować jakiś skład, więc zobaczymy się jak już go stworzę.
No więc jest skład na zbudowany i prezentuje się następująco. Na bramce Tim Howard ze Stanów Zjednoczonych, po lewej stronie Felipe Luis, na środku David Luis, obok niego Thiago Silva, po prawej stronie Mike Conn, na środkowym pomocniku defensywnym Matthew Di, na lewym pomocniku Franck Ribery, na prawym Sydney Sam, na SPO Messi, z przodu na ataku Falcao oraz Luis Suarez. No i jakiś tam argentyński menadżer. Tym składem sobie spróbujemy zagrać fazę grupową. I mam nadzieję, że mi się powiedzie. W końcu mamy przeciwnika na pierwszy mecz tego odcinka. Marlino versus Juravinho z Brazylia versus Belgia. Mają jeden punkt. Czyli zremisowali 1-1 w poprzednim meczu. Ciekawe, mają Federację Europejską. Neuer na bramce, na ataku. Fernando Torres. Tutaj Hulk, też mieszany skład widzę. Też mieszany skład. Neuer, Dani Alves, Mangala, Bruno Alves, Baines, Pogba, Matuidi. Valbuena, Torres, Dane i Hulk. No, czyli obaj mamy mieszane składy, więc można się spodziewać, że przegramy ten mecz. Już to widzę. Tim Howard na bramce. David Luiz. I bramka z główki. Dani na lewym skrzydle wśliznął się tutaj i mamy jedną bramkę już straty. Trudno się mówi. I brameczka Valbuena w 29. 2-0 przegrywamy. Nie będzie pięknego pożegnania się w tym meczu. Ładna piłka do Sydneya Sama. Sydney Sam urywa się obrońcom. I bramka Luisa Suareza w 45. Przyjął piłkę po dośrodkowaniu Sydneya Sama, uderzył obok Neuera, 2-1. Szansa jest, bo nawiązanie walki było. Luis Suarez. David Luis wybił piłkę, ale koniec pierwszej połowy, 2-1 po golach Daniego i Valbueny. U nas Luis Suarez w 45. No, przeciwnik ma większe posiadanie piłki, więcej strzałów i ogólnie przeważa. Ja tylko się bronię, no ale... I bramka! Franck Ribery w 67 minucie na 2-2. Trochę fuksiasta akcja mi się tutaj udała, ale udaje się wpuścić Neuerowi bramkę. Tutaj ostrzedł Ribery trochę takim oddałem strzał właściwie z przypadku, no, przyznaję się, że to nie była zamierzona akcja, ale jest 2-2, wynik najważniejszy. I bramkę wpuszcza po strzale Valbueny. No, przeciwnik brawo dla niego, że zna te mechanizmy rządzące tą częścią FIFA i umie je dobrze wykorzystywać. Oj, błąd Tima Howarda. Dlaczego puścił tą piłkę po ziemi, zielonego pojęcia nie mam, ale w 85. Hulk nas załatwia na 4-2. I bramka na 4-3, Suarez w 90, ale niewiele już to zmienia w tym momencie, bo jest to i tak porażka i tak, no ale udaje się strzelić. Tutaj błąd Bruno Alvesa, mocny strzał Suareza po ziemi i przegrywamy tylko 4-3. Zawsze to jest mniejszy rozmiar porażki, ale tutaj tą czwartą bramkę to straciłem z powodu błędu Tima Howarda. Dwa razy Valbuena, raz Hulk, raz Dane. Tutaj Suarez, Ribery i Suarez. Przegrywamy mecz fazy grupowej. 8-6 Tim Howard, 9-2 Valbuena.
Mamy 3 punkty po 2 meczach, jeszcze jeden mecz. Marlinu ma 4, więc mamy szansę wyjść z tej grupy, jeżeli wygramy następny mecz. Mamy przeciwnika na kolejny mecz tego odcinka, poprzedni przegraliśmy, ale tym razem może będzie inaczej. Żurawinios FC versus Schreiersguren. Gruen. Schreiersguren, które ma 4 punkty, my mamy 3. Żeby wyjść z tej grupy, musimy wygrać ten mecz bez względu na wszystko. A czy nam się uda, kiedy na napadzie jest jego koszta u przeciwnika? Tego nie wiem. Utracono połączenie z przeciwnikiem. Mam nadzieję, że nam nie zaliczy tego jako porażkę, bo to by było przykre. Ale chyba nie. Chyba jednak nie. Tym razem April United jest naszym przeciwnikiem. Które próbuje zmusić mnie do zmiany strojów. Żurawinios FC versus April United. Czy oni mają... No mamy szansę tym razem, bo mamy 3 punkty, oni mają 1. Jeżeli zremisujemy, mamy szansę wyjść na drugim miejscu w tej grupie. A na napadzie są ciekawi zawodnicy u przeciwnika. To jest mój skład. A ja chcę zobaczyć skład przeciwnika. Lavezzi, Andy Carroll, Luis Suarez. I jest główka. Ribery Frank w 23 minucie uderza na 1-0. Dośrodkowanie Luisa Suareza. Główka Franka Ribery'ego. Kto by się spodziewał, że ten niski zawodnik strzeli główkę, a jednak. Jeden do zera wygrywamy w pierwszej połowie, ale ten mecz trwał jakoś tak strasznie szybko. Cała akcja rozwinęła się strasznie szybko, nie wiem dlaczego tak jest. Luis Suarez. Strzał w bramkarza Sydney Sam. Ale cały czas. Ależ wrzutka będzie zaraz. I strzał ponad bramką Thomas Miller. Howard wybija. 85. minuta meczu. Szybko to zleciało. Gdzie to się podziały te minuty? I Victor Valdez wyłapuje tą piłkę. 90. minuta. Wykopanie. I koniec meczu. Wygrywamy 1-0. Dzięki temu chyba udaje nam się wyjść z grupy w tym odcinku. 2,5 tysiąca monet, tak, awans do fazy pucharowej, więc ten odcinek jeszcze się nie skończył. Ten odcinek jeszcze będzie dalej trwał, ponieważ jest odcinek pożegnalny, więc zobaczymy, jak nam pójdzie w fazie pucharowej. Frank Ribery dał nam zwycięstwo, ale tempo rozgrywki mnie zadziwiło po prostu. Było niesamowicie szybkie. Mamy 6 punktów, nawet na pierwszym miejscu udało nam się wyjść z grupy. Cóż. Za chwilę zatem widzimy się w pierwszym meczu fazy pucharowej. Ciągniemy zatem ten odcinek dalej. Przed nami faza turniejowa. Poszukam sobie przeciwnika i widzimy się w meczu. Mamy przeciwnika na pierwszy mecz fazy turniejowej. Steaua de l'Ebro. Hiszpania kontra Belgia. Jak nam pójdzie? 3-5-2 ustawieniem przeciwnika. Będzie, widzę, Federacja Europejska. Mam nadzieję tylko, że nie, a nie. No oczywiście Mirek Kloze i Benzema. Standardowy duet. Mirek Kloze i Benzema w standardowym duecie. Czyli mamy przerąbane. No i brameczka Getze. Znów mecz. Co przeciwnik wyprawia? Strzelił nam brameczkę. Robben, Götze, Pogba, mocny składzik. Czyli raczej już przegrywamy w tym momencie. Tim Howard
Nie dał rady. Mario Götze sobie wbiegł. Tu go nikt nie zatrzymał. No cóż, trudno się było. I koniec pierwszej połowy. 1-0 przegrywamy. Moglibyśmy przegrywać więcej, ale jakoś tak się udaje, że jednak się udaje. Thiago Silva. Teraz dał się Benzema zrobić. Dał się zrobić Benzema i Klose z główki w 69. Przegrywamy 2-0. Cóż, dziękujemy w tym momencie za udział w tych mistrzostwach. Skład się nie popisał. Kolejny przeciwnik, który doskonale umie używać tych zawodników, których sobie w paczkach trafił. I ograli Robben w 82. Pięknie nas ograli dryblingiem, mimo tego, że cofałem się obrońcami, nie umiałem się przepchnąć. Piękny tutaj drybling Robbena, który zagrał tą piłkę. I strzał Suareza, proszę bardzo, w 87 minucie przynajmniej jeden gol. Strzał z daleka Luis Suarez. W końcu się bramkarzowi udało nam piłkę zabrać. No jeden gol, przynajmniej z daleka, ładny. Nie wiem, kto ma piłkę, a już wiem, tutaj ma przeciwnik piłkę. O, ładnie, o, zasłania się, o. I piłka do Hazarda. David Luiz, no mógłbyś to zmieścić w cholerne okno. Wykopaliśmy to, na szczęście, na chwilę przynajmniej. I ponad bramką. Robbenowi się nie udaje strzelić. Przegrywamy mecz 3-1, ale przynajmniej Suarezowi udaje się strzelić ładną bramkę. 400 monet, odpadamy w 1/8 i tym odcinkiem, znaczy tym meczem żałosnym w moim wykonaniu, ale jednak z bramkami Matuidi na obronie. Może być, ale miał naprawdę mocny skład. Żegnam się z wami, dziękuję wam serdecznie za oglądanie odcinków z tej serii. Zajmę się teraz FIFA 14 Ultimate Team, FIFA World, a w niedalekiej przyszłości FIFA 15. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia i cześć.